Witajcie na kolejnym wykładzie magistra wykładziny. Dzisiaj porozmawiamy sobie o magii świąt. O co tak naprawdę chodzi w świętach? Bo chyba wszyscy już zapomnieli. Bo ostatnie parę dni, to co się działo wszędzie, można określić przez ho, 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 mać. Czy wy widzieliście, co się dzieje? Ludzie normalnie sobie do gardeł skaczą. Ludzie zapomnieli o tym, że tutaj chodzi o miłość, braterstwo, przyjaźń, troska o drugiego człowieka. Przecież te biedne panie ekspedientki, jak widzą tą całą kolejkę, co tam się dzieje za nią, to tak naparzają tymi produktami, że tylko skasować i setny raz już albo tysięczny słyszą, co? Wesołych świąt. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Ja wiem, jest to bardzo miłe, ale naprawdę już setny czy tysięczny raz to już nie jest miłe dla tych ludzi. I też pamiętajcie o tym, że ci ludzie jeszcze parę godzin zostaną w tej pracy. I często jeszcze przyjdą w Wigilię, bo w Wigilię niektóre osoby też pracują i to no, wygląda tak, jak wygląda. I jeszcze takie przyjemne rzeczy. To na przykład rozplątywanie światełek na choinkę, albo ubieranie choinki. Często ludzie to robią w ogóle w ostatnie minuty, ostatnie godziny, albo to tam już szykuje się tą świąteczny posiłek, a ludzie jeszcze tam ubierają choinkę. Często tak to wygląda. Więc ja powiem spokojnie, naprawdę. Te święta są po to, żeby coś przemyśleć, żeby się nad czymś zastanowić. Jest to też koniec roku, więc chodzi o coś więcej niż tylko o ten szał zakupów. No bo przecież Jezus przyjdzie i zobaczy, że nie umyliście okien. Dokładnie tak będzie. Albo to na przykład, że co się działo na przykład na wyniach samochodowych, jak gdzieś tak przejeżdżałem obok, no przecież kolejki. No tak, przecież do rodziny nie pojedziemy brudnym samochodem, a wiemy, jaka jest pogoda. Przecież to auto będzie tak samo brudne, jak przed tą myjnią. Niczego to nie zmieni. No ale oczywiście, no jak ciocia zobaczy, no to tak no nie za fajnie, że auto jest brudne, przecież zrobią test białej rękawiczki. Albo tak samo młodzi chłopcy, co uwielbiają, albo co ja zawsze uwielbiałem, jak te nasze ciocie biorą nas i całują, 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 a mamy w świadomości, no dobra, niech całuję, bo zaraz dostanę prezent, także dobra, niech całuję, niech stracę. Ale też nie o to chodzi. Tak samo na przykład, co słyszymy bardzo często? Nie ruszaj tego, to na święta. To wszystko przed świętami. A co jest w drugi dzień świąta albo już po świętach? No jedz, jedz, bo się zmarnuje. I oczywiście ta magia, tak? Normalnie to byśmy nie byli w stanie tego zjeść. Takich ilości. Ale święta nas motywują do tego, żebyśmy jedli na potęgę. Dosłownie. Pierwszy dzień świąt, nastanie też taka niezręczna cisza i ktoś powie, i tak to właśnie jest. Takie filozoficzne przemyślenie. No przecież to jest w każdym domu, na każdych świętach. Na każdych. A oczywiście, co będzie tematem przewodnim drugiego dnia świąt? Święta, święta i po świętach. Więc nawet mając to na myśli, pamiętajcie, jak przyjdziecie we wtorek do pracy, a wielu z was pójdzie do pracy, to pomyślcie sobie, że nie każdy mógł mieć udane święta. Nie dla każdego to nie jest jakiś taki radosny okres w życiu, w roku. Często jest wiele osób samotnych, więc nie dokręcajcie tej śruby, która już i tak już jest na maksa dokręcona, bo to widać po prostu. Widać, jak przed świętami ludzie muszą upuścić tej pary. Jak w ludziach się po prostu gotuje ta właśnie frustracja, te wszystkie inne elementy, które... O! Przecież widzimy to na drogach teraz, w tych sklepach. Ludzie się zabijają o jakieś rzeczy, bo ktoś stanął w kolejce przed nimi, bo nie poszło po ich myśli. Ostatnio właśnie nawet pani mnie kasowała w sklepie, a ja mówię, spokojnie, proszę się nie spieszcie, ale potem patrzę na te wszystkie osoby, które stały za mną i mówię, o, dobra, bo zaraz zostanę tutaj zlinczowany, to jednak może się pani pospieszyć. I szybko te produkty do reklamówek i trzeba uciekać do następnego sklepu, no bo przecież jeszcze 15 sklepów trzeba odwiedzić. No bo przecież to są 3 dni albo 2 dni, kiedy sklepy są zamknięte.
Albo na przykład ludzie przychodzą do zoologicznego sklepu i się zastanawiają, ile karmy trzeba kupić, bo przecież przez 3 dni lub 2 sklepy są zamknięte. No to przecież co piesek będzie mógł jeść? To zróbcie zapas na miesiąc albo rok. Na przykład. No bo faktycznie, uwierzcie, dla pieska zostanie jeszcze dużo z kolacji i z pierwszego i z drugiego dnia świąt. I przejdziemy do najmilszej części świąt, czyli składanie sobie życzeń. Jak jedyne co ludzie będą podawać sobie ręce i mówić nawzajem, nawzajem, albo wzajemnie, wzajemnie. Tak to jak roboty. A to przecież znowu nie o to chodzi. Ta tradycja przełamania się opłatkiem jest czymś większym, czymś duchowym. Więc naprawdę nie traktujmy tego tak, jakby to było takie, a trzeba to odbębnić, bo co roku, bo co roku, bo co roku. Nie, naprawdę nie traktujmy tego tak. To naprawdę może być wesoły okres, nawet dla osób, które są samotne. A jeśli znacie kogoś samotnego, też możecie go zaprosić do wspólnego stołu. Bo tak naprawdę to miejsce jest puste, a nie tak jak kiedyś moja babcia powiedziała, bo jak byłem bardzo mały, zapytałem się, a dlaczego to miejsce jest puste? Bo jest taka tradycja. Chyba moja babcia nie lubiła świąt. Zresztą wiele osób nie lubi świąt. Znaczy, nie mówię, że większość czy coś, ale jest wiele osób, które nie lubią świąt. Bo tak naprawdę właśnie przypominam im coś to, no, takiego smutnego. No, nie zawsze jest to okres wesoły w naszym życiu. Ale jeśli znacie osobę, która by potrzebowała takiej chwili na święta, możecie zaprosić. Niech się poczuje właśnie tą prawdziwą magię świąt, a nie to, co jest wszędzie jeszcze wokoło nas. I najważniejszy element, żeby nam te wszystkie smakołyki, co będziemy wcinać, poszły w mięśnie, a nie wiadomo w co. Zwłaszcza tutaj uwaga do pań. Pamiętajcie, panie, te smakołyki nie idą jednak w mięśnie. A jeśli macie jakieś ciekawe pomysły życzeń świątecznych czy życzeń noworocznych, to piszcie w komentarzach, bo może stanie się to jakąś właśnie inspiracją dla kogoś, żeby to nie było wzajemnie, wzajemnie. Tak jak to przed chwilą mówiłem. A więc dzięki za uwagę, wesołych świąt i spokojnych, zdrowych. Ja myślę, że tyle wystarczy, bo reszta przyjdzie sama. Dzięki za uwagę. A jeszcze jedna rzecz, bo bym zapomniał. Choinki. Każdy lubi ubierać. No może nie każdy lubi ubierać. Ale moim zdaniem lepiej sztuczna niż żywa. Ja wiem, że to jest i tak materiał sztuczny, że ileś to tam kosztuje wyprodukowanie, też ona się zniszczy, też to potem trzeba wyciągnąć z tej piwnicy, a to jest zakurzone. I z drugiej strony też rozumiem, że ktoś zarabia na tych choinkach żywych, że ktoś to jednak hoduje, ścina, czy tam przesadza do tych donic. Jest to rodzaj handlu, jest to normalna rzecz, której nie pozbędziemy się. Ale moim takim zdaniem lepsza choinka sztuczna. Wystarczy na wiele lat. Tu nie chodzi też o kwestie środowiskowe, ale nie wiem, jakieś takie mam odczucie, że ta żywa choinka to jest jednak takie. No chyba, że ktoś by przynosił taką w donicy, stawiał. I następnie z powrotem na dwór i tak co roku. Aż w pewnym momencie będzie za duża, to trzeba ćwiczyć.